Cruz 0-0-0, że śmiesznie będzie jak to fake, jednak to Konopski będzie miał przesrane. No na ten moment nie wygląda, żeby to był jakiś, wiesz, fake, nie? Ale zwykle tego typu sprawy na początku też tak, no nie wyglądają, bo jak ktoś rusza tego typu temat, no to już musi mieć jakieś naprawdę mocne dowody. Tutaj też jest taka kwestia, że wiecie, na początku to była historia jednej osoby, a teraz się okazuje, że tego jest więcej. I wiecie, o ile jedna osoba może wpaść na jakiś zajebiście głupi pomysł, żeby coś tam fejkować i ewentualnie, ja nie mówię, że tak jest, ale jest, wiecie, jedna osoba może coś takiego zrobić, ale jak się zgłaszają już kolejne, no to już nie bardzo. Bo wiesz, na tym screenie, który pokazał teraz Konopski na swoim Twitterze, to tak naprawdę nie ma niczego, co byłoby prawnie zakazane. Więc no tak, takie... ale wiesz, tu chodzi w kontekście całej sytuacji, nie? Też nie wiem, może coś dalej było w tej rozmowie więcej, nie wiem w sumie. Wiesz, to bardziej też chodzi o to, że patrzymy na cały kontekst, bo wiesz, prawda jest taka, że zobacz, no upartego, to możesz powiedzieć, mówię tak czysto teoretycznie, nie? Leksiu może powiedzieć, no dobra, ale to jest jakiś wzór tatuaża, który sobie wybrałem w jakimś tam, wiesz, zakładzie. No i kurwa, to se mógł każdy zrobić taki, wiesz, taki tatuaż. Wiesz, że to jest z jakiegoś wzornika po prostu. Więc można takie różne rzeczy robić, można gdzieś tam iść w zaparte lub mówić prawdę, jeżeli tak jest, no nie wiem. Ale no nie, nie, no też, no nie wiem, czy to ma sens po prostu. No tylko jest dobre pytanie, czy zbadała to policja, w sensie, czy Konopski to zgłosił? Myślę, że nie wiem, znaczy kwestia jest taka, że wiesz, pytanie, kurwa, już na Twitch Trending Clips jest, że Rebo ma 10 centymetrów, no już latują te szoste. To musisz to sprostować. Nie, no już, trudno. No prawda wyszła na jaw, no trudno. Fejki latają, co zrobić. Dobra, bo wiesz, bo tak minął, tak wiesz, to poważna sprawa, co nam akurat taka dygresja malutka była. Wiesz, ja to bardziej kminię w takim kierunku, jak na to patrzę, że uważam, że to jest tak poważna sprawa, która może, wiesz, zrujnować dosłownie drugą stronę, czyli w tym wypadku Leksia, że naprawdę zwykle czekam na, wiesz, jak ta druga strona się odniesie do tego. Wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest, kurwa, tak, kwestia tak, nawet tak. Tego, że ktoś skamował ludzi, tylko to jest tak poważne, że jakby całe życie ci może załamać. Już nawet nie mówię o karierze w internecie, tylko mówię ogólnie. Zauważ też tak, że w społeczeństwie takie zarzuty, które otrzymał Leksiu, są tak, dają łatkę na całe życie. I nawet jeżeli okazałoby się, że nie wiem, to jest fake, no to Leksiu miałby tak czy siak przesrane do końca życia i do końca życia już by była przy nim łatka, że jest dziecielubem. Nie, no tak, dlatego mówię o tym, że to jest zajebiście poważna sprawa. Trochę ciszej Dezego, dobra, jeszcze dałem ciszej. Że to jest tak poważna sprawa, że no kwestia tutaj jest jakiejś odpowiedzi też drugiej strony. Chyba, że wiesz, jakby nawet niezależnie od tej odpowiedzi, jeżeli sprawa by trafiła na policję, a generalnie powinna trafić na policję, bo to jest taka kategoria, no to tam się to wszystko ostatecznie wyjaśni, nie? Natomiast wiesz, jeszcze jak póki to było jakby jakieś jednostkowe zdarzenie, no to jeszcze sobie myślisz, wiesz, no różne scenariusze, że coś się mogło wydarzyć tak, że to nie do końca jest prawda. No ale jak już kurwa się zgłaszają, wiesz, kolejne osoby i mówią o tym samym, no to już wygląda naprawdę słabo, mówię, w tym momencie, no. Nie, no tu masz rację, tylko że tu, wiesz, tutaj nie chcę go bronić, nie, bo... kurde. Wiesz co, tutaj syn Jolki napisał, że skasowała Instagrama ta dziewczyna, bo Konopski nie zablurował jej nazwy Instagrama w jednym momencie w minuta 20 filmu i dostała pewnie najazd jakiś, wiesz, od ludzi. Ktoś napisał taki komentarz, że po prostu w jakimś momencie, wiesz, ta nazwa jej profilu wyciekła tej dziewczyny, nie? Jednej. No to mów, bo tak przepraszam, przerwałem, ale to tak mówię, że wiesz, odnośnie tego usunięcia, bo to był taki argument, że wiesz, że no, co z tym profilem, który to napisał, nie? To, że tak wygląda. Wiesz, ja nie chcę go bronić, bo jednak to są naprawdę poważne zarzuty i tylko staram się to zrozumieć pod tym względem prawnym bardziej, w sensie jeżeli to by się okazało, bo nie, mnie Konopski wprost tak naprawdę powiedział, zarzucił mu te czyny i jeżeli Leksiu, bo Leksiu nie jest skazany prawnie, prawda? Więc w świetle prawa dalej jest niewinny i nie wiem, czy Konopski nie mógłby nawet za to prawnie odpowiedzieć pod tym względem, że
Jeżeli Leksiu by zgłosił zniesławienie, a nie jest jeszcze skazany, to policja może się poważnie przypierdzielić do Konopskiego. I zapytałem o to panią adwokat, która tak naprawdę potwierdziła moje słowa i mogę ci nawet wysłać, bo zgodziła się, na PW, na Facebooku swoje tak jakby oświadczenie, może nie to nie oświadczenie, tylko to, co ona sądzi o tej sprawie. Mhm. Więc jeżeli chcesz, to cię zaraz mogę podesłać. No dobra, to podeślij, wiesz co, bo no ja tutaj widzę pewną taką zbieżność sytuacji, jak na przykład to, co było z Terioxem i tą sprawą, którą nagłaśniał Mandziu, bo akurat odświeżałem sobie ten temat przy okazji, jak robiłem to podsumowanie największych dram zeszłego roku i tam wymieniłem tę dramę, która tak naprawdę nie była jakoś giga taka napompowana, czy nie było o tym jakoś giga głośno, a zdecydowanie, wiesz, no to był jeden z takich najpoważniejszych tematów gdzieś tam poruszanych w zeszłym roku pomiędzy tymi wszystkimi skamami i tak dalej, no bo to jest zupełnie inna kategoria. I wiesz, i tutaj jakby no, kurwa, bo to jest tak, że wiesz, no dostajesz takie materiały, rozmawiasz z jakąś osobą zainteresowaną i generalnie wiadomo, że w materiałach, jak chcesz być trochę tak bezpieczniej podejść do tego, no to mówisz, że prawdopodobnie coś się wydarzyło, że jakby wiesz, no, że wszystko wskazuje na to, że coś tam i tak dalej. Natomiast takie mocne stwierdzenia i właśnie wydawanie wyroków jest po prostu ryzykowne jakby dla samej osoby, która to robi. Więc domyślam się mniej więcej, co powie, wiesz, co powie prawnik. Ja też dużo swoich materiałów konsultowałem z prawnikiem, tutaj pozdro dla Raczka. Konsultowałem wiele materiałów, bo po prostu zastanawiałem się, jak ująć słowa tak, żebym potem, wiesz, nie skończył w sądzie i zamiast robić nowy film, czy zajmować się kolejnymi rzeczami, to wiesz, bym chodził po jakichś rozprawach. To chodzi, że Konopski naprawdę musi mieć dobre dowody, żeby nie wyjść na tego, który oskarża bez powodu. No tak, no. Znaczy wiesz, no ja myślę, że on nie ma, znaczy wiesz, w związku z tym, że on sam zaproponował, żeby osoby, które miały podobne wiadomości, jeżeli takie są, wiesz, dziewczyny i tak dalej, to żeby się do niego zgłosiły, no to zakładam, że on wszystko, co miał, no to przedstawił w tym filmie. Wiesz, mnie też jakby zastanawiają te tweety, które są już na Twitterze, mam na myśli, wiesz, no to nawet pokażę, żeby każdy widział, bo nie wiem, może w sumie nie każdy korzysta z Twittera. Ogólnie polecam, bo sporo się dzieje na Twitterze i polski Twitter się fajnie to schulał, że wiesz, nawet Boxel tutaj napisał, że Leksiu, co ty odpierdoliłeś, nie? Więc no gdzieś tam ludzie też z branży, wiesz, no komentują tę sprawę, a zwykle takie osoby mają też dostęp do jakichś takich, wiesz, informacji z zaplecza i to by wskazywało, że może gdzieś taka plota na przykład chodziła, wiesz, pomiędzy youtuberami gdzieś tam jako niesprawdzona, bo tutaj nie mówię, że to musiało być jakiś pewniak czy coś, aż wreszcie to wybuchło, nie? I samo to, że takie coś krążyło, to wskazuje na to, już tu pokażę. Wskazuje na to post ten i samu, nie? Jak ma i samu na Instagramie? I samu? Jaką ma? A co sam? Ale to nie działa mu ten? Samo. Aha, a jest faktycznie, ma imię i nazwisko po prostu, dobra. I samu pisał o tym już jakiś czas temu. Tutaj jest jeden z jego tweetów. Ale były też jakiś tam wcześniej był. Kurde, sporo pisze. O. Tutaj jest. Tylko, że to jest w sumie z wczoraj ten tweet? Czyli wiecie, to już w sumie mogła chodzić ten, chodzić ta informacja, że na przykład Konop dostał gdzieś info i wiecie, ktoś tam przez kogoś tam i gdzieś to wyszło na zewnątrz. Czyli to już mogło być w sumie niekoniecznie nawet z zaplecza. Ewentualnie tak, Konop mógł się z kimś konsultować czy coś i mogło to w ten sposób wyjść gdzieś tam. Czemu mi to nie odświeża tych kilka powiadomień? O, nadal nie mam, że Sam Panderson, że dał ten. Ale Sam Panderson, dobrze widziałem. Dzięki wielkie za subskrypcję z Prima. Witam wszystkich kurwysynów Revo. Dobra, to chwila. Już panel kontrolny twórcy. Zaraz zmienimy jeszcze tytuł, żeby było wiadomo co i jak.
Dyskusja o... aferze z Leksiem. Dobra. Dobra, zmienione. Już wracamy na ten, na profil tutaj, ciach. Dobra, to już chyba wszystko poustawiane. Tutaj mi te głosówki wysłałeś, tak? Tak, tak, dotyczące tego pierwszego pytania. Okej. Okay. W sensie... Dobra, to ja to puszczę, to nie? Będzie. To zobaczymy, bo tu jest kwestia, że to jest wypowiedź prawnik odnośnie tego... Pani adwokat, tak. Tak, że no, Konop to w ten sposób przedstawi, okej. Okay. Co grozi osobie, która ujawnia jakiś materiał, jeżeli materiał okaże się nieprawdziwy i sfałszowany przez jakieś osoby? Są dwa rodzaje odpowiedzialności. Może być na gruncie prawa karnego, może być na gruncie prawa cywilnego, a może być w obu. Możemy mieć do czynienia z fałszywym oskarżeniem, czyli wtedy, kiedy kogoś oskarżamy o popełnienie jakiegoś czynu karalnego, a jest to nieprawda, lub też pomówienie czy zniesławienie, gdy ujawniamy na czyjś temat informacje nieprawdziwe, czyli informacje, które mogą tego kogoś w oczach jakiejś społeczności pomówić, sprawić, że ucierpi jego dobre imię. W przypadku odpowiedzialności karnej, no to odpowiadamy wtedy z kodeksu karnego. W przypadku odpowiedzialności cywilnej może nam grozić konieczność zapłaty odszkodowania. Jeszcze odpowiadając na to pierwsze pytanie, należy pamiętać o tym, że tak naprawdę i to jest dosyć ważne. Dopóki ktoś nie jest skazany o jakiś czyn, to jest niewinny. I koniec. I nawet jeżeli w przyszłości okaże się, że ta osoba jednak popełniła jakiś czyn zabroniony, nie wiem, zabiła, zgwałciła, ukradła, nieważne co, a my wcześniej, kiedy tego wyroku skazującego nie było, o to tą osobę oskarżaliśmy, to narażamy się na odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli oczywiście ta osoba będzie takie roszczenia przeciwko nam kierowała. Natomiast nie można tego wykluczyć. Okej. Okay. No tak, bo właśnie wiesz co, to było takie pytanie, czy się zastanawiałem, a co jeżeli wiesz, użyjesz takich mocnych argumentów i przedstawisz sprawę jakby w ten sposób, że wiesz, że to na pewno się zdarzyło i kogoś oskarżysz o coś, a na przykład się potem potwierdzi, że miałeś rację, nie? No to się okazuje, że i tak bez wyroku sądu i tak możesz mieć przypał. No, czyli tak to wychodzi. Ciekawe, no. Ciekawi mnie, jak to ostatecznie się rozwiąże i wiesz, i ciekawi mnie jakby sama postawa Leksia w tym, bo kurwa, wiesz, bo tak sobie wyobrażam, nie, no załóżmy, że on chce nagrać, załóżmy, że to co się wydarzyło, to jest prawda, nie, załóżmy, że tak jest, no i teraz przy okazji tego materiału wyszło to na jaw, no to tak naprawdę jakie Leksiu ma teraz opcje na reakcję, bo wiesz, sprawa jest poważna, nie, no sprawa, która powinna się skończyć na policji. Właśnie co do policji, to też zapytałem tak z ciekawości, czy Konopski jest, musi to zgłosić na policję, czy no nie musi, bo nie wiemy jak jest, nie, bo nie wszystko musimy zgłaszać tak naprawdę i jeżeli chcesz, to też mogę ci zaraz podesłać odpowiedź na to. Już cię podsyłam. Poszło. Już? Tak by the way, jak ktoś się interesuje kryptowalutami, to polecam zajrzeć do Bitcoina. No tak nawiasem kompletnie. No bo tak, załóżmy, że wiesz, bo tak jeszcze zanim tam wiesz, odsłucham, nie? To generalnie on ma jakie opcje? Może faktycznie nagrać w tym momencie jakieś Insta Stories, bo załóżmy, że wariant, że to prawda, nie? To nagrywa Insta Stories i tak naprawdę co on ma tam powiedzieć? Wiesz, jakby, no bo ludzie teraz na to czekają, nie? Na jakąś jego reakcję, na to, żeby w jakikolwiek sposób odniósł się do tego wszystkiego, ale tak naprawdę co on miałby zrobić? Bo jeżeli to jest prawda, to... To jest spalony. No, znaczy, nie, no to wiesz, jeżeli nagrałby takie stories i wiesz, się przyznał, to pewnie też były to jakoś mogło złamać jego linię obrony, ewentualnie w sądzie, tak mówię z jego perspektywy oczywiście.
Więc prawdopodobnie w tym momencie Leksiu jedyne, co może najlepszego dla siebie zrobić, patrząc z jego perspektywy cały czas, no to jest po prostu skonsultowanie się z prawnikiem. To oznacza, że my raczej nie dostaniemy jakiejś odpowiedzi czy jakiejś jego reakcji w tym momencie, bo jest zbyt poważny temat. Więc myślę, że on w ten sposób będzie się jakoś zabezpieczał, jeżeli to jest prawda. Jeżeli to jest nieprawda, to myślę, że tak naprawdę w najbliższych chwilach, póki jest to wszystko gorące, powinien nagrać jakieś stories i na przykład, nie wiem, generalnie temu zaprzeczyć, nie? I to wtedy nie przekreśla jakiejś jego mocy w późniejszym działaniu, w jakichś tam konsekwencjach prawnych. Jest już Instagram u Konopa, który potwierdza, że mówi prawdę. No, zobaczymy. Może. I co, no jest godzina po publikacji filmu o Leksiu i przyniosą takie efekty, jakich chciałem, żeby przyniósł, czyli zgłosiły się już do mnie 3 dziewczyny z analogicznymi sytuacjami z nim i prawdopodobnie będzie jeszcze tego więcej, więc możliwe, że będzie update z tej sytuacji. Chore gówno generalnie. I co, to grube zaczęcie roku, nie? Nie ma sokar. No, no to właśnie o tym mówiłem, bo on też właśnie na Twitterze o tym pisał, że ten, na Twitterze też o tym mówił. On coś pokazał w tym jakiegoś screena kolejnego, czy raczej nie? W tym, co puszczałeś? Nie, no to tylko było to, co na Twitterze. Myślę, że on się do tego nawiązuje, tylko mówił też o jeszcze jakichś kolejnych, tam powiedział 3 dziewczyny, tak? Więc jeszcze są jakieś kolejne osoby, które się zgłosiły i pewnie kolejne informacje, kolejne screeny. Ale powiem ci, że jakie to jest... Kurwa, ja nawet nie mogę tego jakoś tak na logikę pojąć, że wiesz, jesteś, kurwa, rozpoznawalny, nie? W sensie, nawet jak jesteś anonimowy, to robienie tego typu rzeczy jest pojebane. Ale wiesz, no może ktoś tam liczy, że nie wiem, siedzi na jakimś fake koncie, no wiesz, no ludzie jakby jak mają tego typu skłonności, to pewnie też jakoś w sposób są tam, nie wiem, no cwani, nie? Żeby się z tym ukryć czy coś. A tutaj jesteś, kurwa, znaną osobą i wiesz, i wysyłasz coś takiego, nie? Zakładając oczywiście, że to prawda. I wiesz, i coś takiego, kurde, wysyłasz. Dla mnie to jest niepojęte, w sensie to jest debilne, no. To jest, kurwa, myślę, że dlatego część osób, aż wiesz, nie może w to uwierzyć i nie może jakoś... Wiesz, tego tak, no próbuję to jakoś podważyć, czy jakoś, wiesz, jakoś spróbować na to inaczej spojrzeć, bo po prostu też jest nie do uwierzenia, że można takie coś tak głupiego robić. Wiesz co, z tego co wiem z własnych obserwacji, to niektórzy ludzie właśnie mają takie zboczenie, że wysyłają osobom, które nie znają, zdjęcie swojego przyrodzenia. I to już jest samo w sobie pojebane. A jeżeli jesteś osobą publiczną i tak dużą osobą publiczną i wysyłasz ze swojego, Boże, nie prywatnego, tylko oficjalnego konta takie coś, to jest coś, nie jesteś tylko zboczeńcem, ale też głupi jesteś, nie? Bo to jest takie, no nie wiem, przecież to jest logiczne, że to wycieknie. Jeżeli tu coś poleciało, no to prędzej czy później ktoś się sprzeda. No ale wiesz, no to jak jesteś, załóżmy, nie, bo to mówię, no musimy rozważać jakieś wątki, no to załóżmy, że cały czas przy wątku, że to jest prawda, bo mówię, trzeba cały czas to brać jakieś, żeby móc dyskusję toczyć, no to trzeba założyć jakieś scenariusze. To zakładając cały czas, że to prawda, to dlaczego, wiesz, taka rozpoznawalna osoba miałaby to jakby robić w ten sposób, wiesz, z tego swojego oficjalnego konta, co to już jakby jest taki poziom jakiejś odklejki, że nie wiem, czujesz się nietykalny, kurwa, że nie wiem, masz wrażenie, że nie wiem, wszyscy są na twoje zawołanie, jakby wiesz, no tego aspektu nie rozumiem, że jakby wiesz, że już nawet się nie kryjesz, nie? O co tu chodzi? Właśnie to jest ciężkie, bo tak naprawdę nawet jak jesteś naprawdę potężnym influencerem, który ma za sobą rzesze fanów, to po takim czymś wydaje mi się, że bardzo dużo osób się odwróci. Więc no nie wiem, co on miał w głowie, jeżeli jest to faktycznie prawda. Tutaj ktoś napisał, Chuding, że boss fake żadna mu nie uwierzy, że jest Leksiem. Wiesz, że to on, nie? Że jakby z fake'a jakiegoś to robił, no to że wtedy żadna nie uwierzy. No to jest jakiś argument, no ale jakby niepodważalny inny argument jest taki, że wtedy on jakoś byłby no nie wiem, że jakiś tam zabezpieczony w temacie, ale że wiesz, że jak na logikę, to że wtedy jakoś by... kręcił w tym kierunku, a tutaj wiesz, wszystko z oficjalnego konta, no normalnie jak na tacy podane, żeby po prostu gościa, no wiesz, no bo odpowiednie służby się zajęły, nie? Jeżeli to wszystko jest prawda.
Nie wiem, naprawdę, ja wiem, że teraz część osób, żeby to tak nikt nie odebrał w ten sposób, że ja go teraz bronię czy coś, tylko po prostu wydaje mi się to tak kurwa głupie, tak absurdalne, że aż staram się jakoś na to spojrzeć, nie wiem, no z innej perspektywy, bo ta jedna, która przychodzi pierwsza na myśl, no jest taka, że aż wiecie, no ciężko, ciężko w to, w sensie to jest tak głupie i też obrzydliwe, jeżeli to mówię, jest prawda, że kurwa... No ale patrzmy logicznie, dopóki nie ma jakiegoś zaprzeczenia ze strony Leksia, to trzeba założyć, że to prawda, napisał Maciej Won. Niby tak, dlatego ja też rozważałem ten scenariusz, że jeżeli to prawda, to Leksiu powinien skonsultować się z prawnikiem i pewnie to teraz robi. Oczywiście mówię z jego perspektywy, nie broniąc go, tylko mówię z jego perspektywy, jakie są kroki. Natomiast jeżeli to nie jest prawdą, no to też uważam, że momentalnie powinno pojawić się u niego Instastory, gdzie wszystkiemu zaprzecza i mówi, że hej, tutaj zaszła jakaś pomyłka i zapowiedzieć na przykład, że to sprostuje w jakimś obszerniejszym filmie czy w jakiejś innej formie. Tutaj też mówią ludzie, że to pod wpływem alkoholu, nie? Że tam był jako taki argument, że to alkohol wchodzi w grę. Wiesz co, ciekawi mnie jeszcze jeden screen z tej rozmowy, bo tam, czekaj, może znajdę ci minutę. Żeby to lepiej było. Druga minuta, równiutka. Kurwa, czekaj, bo ja trochę źle tytuł streama, kurwa. Ty, bo tutaj część osób, ten tutaj napisał do mnie kolega. Tak, że afera, chodziło, że afera z Leksiem, ale nie, że z nim rozmowa, kurde, bo żeby nikogo w błąd nie wprowadzać, co nie? Bez udziału Leksia, kurwa. O, może tak, dobra, każdy z czai. Chyba. Dobra, żeby nie było, że wiecie, może że... na temat Leksia. No tak, już, dobra, no. Już zmieniłem, już nie chcę się klikać, ale chyba każdy z czai, no, dosłownie napisałem. Kurwa, w brygadzie. Coś się zacięło. Kurwa, w brygadzie. Coś się zacięło. Miałem ten stream odpalonego, sorry. Afera bez udziału Leksia czy z Leksiem? Sorry, bo ten stream się odpalił, jak włączyłem kartę z czatem. To się dzieje. O, tutaj jeden ten Kiemon napisał, że żeby obserwować jego Instagrama, w takim sensie, czy spadają mu obserwujący, czy rosną, nie? Przy okazji takiej dramy. Ciekawe w sumie. Bo teraz ma 551 tysięcy obserwujących i ciekawe, czy takie dramy... Bo to się, wiecie, to wszystko to się jeszcze nie rozhulało. Dzisiaj to mamy dopiero taki no, początek tego. Jutro to będzie młyn, bo wiadomo, że różne serwisy tam podłapią temat. To pójdzie jeszcze dalej. Pewnie się pojawią też jakieś filmy, więc takie jakby najmocniejszy moment to dopiero będzie. I dlatego też właśnie myślę, że to jest też taka trochę lekcja, nie? Że jak jest taki temat i robi się tak głośno o czymś, to myślę, że właśnie w tym momencie na bieżąco, jeżeli to nie jest prawda, to najlepiej to zaprzeczyć, bo wtedy każda osoba, która robi jakiś artykuł albo za chwilę, jutro czy za jakiś czas będzie nagrywała o tym film, no będzie musiała się odnieść do tego, nie? Czyli powiedzieć, że okej, tu powstał taki film, ale jest też komentarz oficjalny tej osoby, która została o coś posądzona. A w momencie jak teraz on nie odpowie tam do jutra, no to już wiesz, jutro to już ruszy z pełną parą.